W Serbii rozpoczęła się żałoba narodowa po tragicznych w skutkach powodziach. Łącznie na Bałkanach zginęło ponad 50 osób, a ponad 1,5 miliona ucierpiało. Na Bałkanach wciąż trwa walka z najtragiczniejszym od 120 lat żywiołem. W samej Serbii ewakuowano ponad 30 tysięcy osób. Hotel Slavia. Przyjęli nas w hotelu, dali nam dwa dwuosobowe pokoje, ponieważ dotarliśmy tu z dziećmi. Jest nam tu wygodnie, mamy jedzenie dla dzieci, dali nam wszystko, czego nam potrzeba. Dziękuję wszystkim osobom, które charytatywnie nas wspomogły poprzez dary i wpłaty. Dziś w Serbii rozpoczęła się trzydniowa żałoba narodowa. Wczoraj w żałobie pogrążona była Bośnia i Hercegowina. Pomoc humanitarna napływa z całego świata. Również polscy strażacy będą na miejscu pomagać w zażegnaniu katastrofy. Wsparcie finansowe dla Serbów zaoferowała Unia Europejska w ramach projektów dla państw uczestniczących w procesie akcesyjnym do wspólnoty. Jednak jak zaznaczył premier Serbii, państwo musi przede wszystkim stanąć na własnych nogach, bo pieniądze przekazane przez Unię mogą być niewystarczające. Potpuno sam siguran, ale nie bych dogovorim o tacznym brojkom sada. Jesteśmy absolutnie pewni, że kwalifikujemy się do wsparcia i korzystania z niego, ale gdy mówię o korzystaniu z tych środków, to nie oznacza, że obejmie ono wszystkie poniesione koszty. Nie wierzymy, że uda się naprawić wszystkie nasze problemy, biorąc pieniądze z cudzej kieszeni. Wciąż największym zagrożeniem pozostaje fala powodziowa na Sawie. Dużym problemem są także wypłukiwane przez wodę miny, pozostałości po wojnach w byłej Jugosławii. Służby ratunkowe będą musiały zmierzyć się z jeszcze jednym zagrożeniem, jakim jest ryzyko epidemii po powodziach. Zagrożenie dla zdrowia stanowią tysiące padłych zwierząt, krów, świń, owiec, psów i innych pozostawionych przez właścicieli, którzy w panice uciekali przed żywiołem.